Siemanko, mówi Zając. Słuchajcie, dzisiaj mamy odcinek specjalny, ponieważ ja będę jedynie podkładał głos tutaj pod ten cały film. Natomiast moja dziewczyna kupiła sobie dzisiaj na giełdzie w Ostrawie ptasznika, którym jest Gramostola rosa, więc wypadałoby go do czegoś przełożyć i ogólnie zaaranżować jakoś pojemniczek, którym jest braplast. No i w związku z czym Emila będzie tutaj prowadziła swoje czyny a propos właśnie aranżacji pojemnika i przekładania pająka, natomiast ja będę w tle ogólnie to opisywał i może jakiś opis gatunkowy walniemy na poczekaniu. Także no, tyle. Co będziemy potrzebowali? Potrzebujemy fajnego braplasta, który już wcześniej miał wycięte. Znaczy wycięte, wytopione dziury, to potrzebujemy na pewno. Potrzebujemy rozrobiony torf, też warto mieć taką rzecz, bo zazwyczaj na torfie trzyma się ptaszniki. Tutaj, co my tutaj mamy? To jest włókno kokosowe, takie z takimi ścinkami. I dalej mamy jeszcze ścinki bukowe, już tak na ostateczną dekorację i detaling. Następnie zostały wyhaczone fajne takie meszki. Cały ten komplet mchu kosztował chyba, nie wiem, 6 zł, więc niewiele w Czechach, na giełdzie w Ostrawie. I co jeszcze mamy? O, jeszcze mamy trzykrotkę. Warto dać trzykrotkę. Tam w tle w ogóle widzicie terrarium, w którym jest Helma Emilia. I tam trzykrotka już nawet fajnie się rozrasta, więc ogólnie dobra informacja. Jeśli ktoś ma ochotę dbać o te trzykrotki, to nawet się trzymają w wilgotnych terrariach. No i jeszcze na dokładkę jakiś taki fajny. Nie wiem, co to jest. Taki bardzo lekki, może balsowy kawałek drewna. Nie wiem. No i tak. A, no i jeszcze penseta. Ogólnie wedle uznania, jeśli pająk jest agresywny bądź nie. Oczywiście warto się zabezpieczyć w tą pensetę. No i tak. Nie wiem, czy wolisz teraz mieć to wszystko tutaj na tym, czy sobie przesunąć jakoś. A, no i pająka w sumie warto mieć, nie? Pokażemy pająka. Tu jest pająk. Tak wygląda ta samiczka. A, otwórz. Ona jest tutaj. Nie wiem, ile może mieć centymetrów ciała z 4. Ogólnie całkiem ładna już. W miarę wybarwiona. Ogólnie rzecz nie umierać. No i tak. No i co mogę dodać? Zaczynamy. A raczej nie zaczynamy. No i tak. Emilia będzie sobie tutaj kombinowała, co tam chce. Ja postaram się rozdwoić i opisać wam ten gatunek, no i przy okazji opisywać, co tam robi w tle. Nakładamy torf. Dobra. I tak. Ptasznik tego gatunku dorasta do mniej więcej 7-8 cm ciała. Z odnóżami rozstaw to jest około 15. Samce, jak to samce, bywają mniejsze. Generalnie dość długowieczne ptaszniki, te gramostole, bo nie dość, że bardzo długo rosną. Więc ogólnie, jeśli ktoś się decyduje na zakup małej gramostoli i jest to pierwszy jego pająk, to się może dość zrazić, bo bardzo, bardzo, bardzo długo rosną, mają długie głodówki i tak dalej. Tutaj w tle widzimy, że została zaimplantowana już trzykrotka w torf i dość całkiem ładnie to wygląda. No, także wracając do mojego wywodu, jak ktoś chce sobie kupić gramostolę, to warto ją kupić troszkę podrośniętą, bo nie musimy czekać 6 lat, zanim zaczniemy ją widzieć w ogóle. Tak. Co następnie? Generalnie wyczesuję woski parzące, ale to robi dość rzadko. Zdecydowanie rzadziej niż brachypelmy, więc dla alergików też jest przydatna informacja, bo brachypelmy jednak lubią sobie wyczesać na porządku dziennym, natomiast gramostole mniej. Temperatura no to mniej więcej od 23 powiedzmy do 26 stopni. Wiadomo, spadek w nocy kilkustopniowy powinien być. Wilgotność to mniej więcej 60%. Występowanie nie wiem, czy Was interesuje. Jeśli tak, to spotkamy go w górach Boliwii, jeszcze raz w Argentynie i w Chile. Teraz widzimy, że to ten braplaścik już zaczyna coś tam fajnego przypominać. Poczekaj, mogę ja go trochę przesunąć tutaj? Możesz tak sobie robić? O, bo troszkę lepiej widać.
No, tutaj już fajnie. O, w tym momencie jest nakładane. Co to jest? Ciągle mi się myli. Tyle jest. Kokosowe? Tak, to jest włókno kokosowe z takimi ścinkami kokosowymi. Fajna rzecz, żeby ogólnie urozmaicić rodzaj terenu w tym miejscu. No i czyli mamy w tym momencie dwa rodzaje włókna już wsadzone ładnie. Co jeszcze mamy? No to tak, mamy drewienko, które Emilia teraz trzyma w ręce. Jeszcze z tyłu jest torf na dodatek, znaczy torf, kokos, więc ogólnie jest dużo różnych ciekawych rzeczy. Nie ma co. Teraz nie wiem, czy tak ci się wydaje. Ja popatrzę okiem profesjonalisty. No, tylko trzeba uwzględnić, żeby to się zamknęło. To nie, ty rób, żebym ja się nie wciskał. No, wydaje się to ogólnie no, dość fajnie. Tutaj nie mogę tego za bardzo przychylić, chyba żebym, no nie wiem. Tak to wygląda, torfik. No, może zbyt symetrycznie jest przedział, ale okej. To nie jest mój pojemnik. Niestety nie mam tutaj prawa głosu w tym, co jest zrobione. Tak, mam. Dziurki wycinałem ja, a raczej je wytapiałem. No i dobra, czyli tak. I czy ty Muszę się chcesz sobie tutaj coś jeszcze wsadzić? kawałek mchu. Kawałek mchu, no jak najbardziej. Jak najbardziej. No, ten mech tam zaczyna. Jestem w ogóle ciekawy, bo ten mech jest taki suchy, ale on jest. Ja bym go podlał wodą i zobaczył, co się z nim stanie. Raczej nie ma co liczyć, że odżyje, ale może akurat. Na pewno będzie trzymał wilgoć fajnie taki mech. To na pewno. Tam widzimy, teraz jest. Może tutaj. O, może. Troszkę jest zmiana kadru. Nigdy nie byłem operatorem i lektorem w jednym. Całkiem się podoba takie zajęcie. Czyli tak, mamy pod tym drewienkiem, tutaj jest fajnie, generalnie schowany kawałek mchu. Po drugiej stronie symetrycznie bardzo ładnie jest trzykrotka, która aż wyrywa się, żeby rosnąć. O, teraz widzimy, w grę wchodzi detaling ostateczny, czyli tutaj troszkę wiórka, tam wiórka i ogólnie będzie cacy. Właśnie tak. No, całkiem nieźle to wygląda. I tak, miejsce na miseczkę warto zagospodarować ogólnie. I ogólnie miseczkę warto mieć. Takie rzeczy są w Ikei, kiedyś były kupowane. Teraz już ich nie ma, bo z tego co wiem, Ikea wycofała cały ten asortyment małomiseczkowy. Nie wiem, czy chcesz pomóc, czy nie. A w czym ci pomóc? Chcesz Chodzi o kota miejsce, tak? myśliwego? No, dawaj, w Może być w kącik. kąciku? No. Okej, okay, jest Micha. No i cóż więcej? To jeszcze wiesz co? Zrobimy tak, że będziesz go nakładać, ale położymy tutaj pudełko, bo będzie. No i co? Po prostu w takim razie otwieramy do kamery przede wszystkim, żeby było widać tego pajączka. On jest taki całkiem ładny. Prawda, mało coś ruchliwy widzę. No ale czerwony kolor widać, jest fajnie. Więc kogo tam wsadzić? Nie wiem, czy ręką, czy nie ręką. W sensie, wiesz co, rób to w kadrze po prostu. O. Emilia się zdecydowała na rękę, mimo że tutaj jest penseta obok. Mam hardkorową dziewczynę. O, taka jest ta Roza. No tutaj inaczej trochę wygląda przy tym świetle. No ale ogólnie jestem. Wkurzamy ją, to cię ugryzie. Dobra, pakuj ją do środka w takim razie. No i proszę bardzo.
Pajączek jest w swoim nowym imperium. Mój, co prawda, opis gatunkowy był dość mało wyczerpujący, ale co ja mogę wam dodać więcej? Wszystko wiecie z moich wszystkich filmów. To tylko była taka krótka sklejka informacyjna. A, ten pajączek już tutaj ma fajnie. Czyli co? Teraz pozostaje nam go zamknąć. No i pięknie, słuchajcie. W tym miejscu tutaj widzimy, a może damy odwrotnie tą zatyczkę, żeby trzykrotka miała troszkę powietrza, a przy okazji zachowamy cyrkulację. Pięknie, jest fajny pojemniczek z ładnym pająkiem, z miseczką na wodę, z korzeniem, z mchem, z trzykrotką, z wiórkami bukowymi, z wiórkami kokosowymi i z torfem od dołu. Także słuchajcie, to jest po prostu wypasione pudełko z fajnym pająkiem i tyle. I tyle, moi drodzy. Jeśli wam się podobało, dajecie łapkę w górę. Nie zapominacie zostawić komentarza w pochwałach mojej dziewczyny, mojego lektora, mojego kanału oraz mojego fanpage'a. Trzymajcie się, na razie i cześć.